Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Dzisiaj będziemy śmigać Hennessey'em Venomem GT, który wygląda tak. Mam już tutaj technologie pościgowe, pole elektrostatyczne oraz helikopter. Myślę, że przyda nam się do dzisiejszego zadanka. Jedno zadanie z mojej listy już wykonałem. Zostały mi jeszcze dwa. Aresztować dwóch rajdowców oraz trafić w technologię pościgową pięciu rajdowców. I teraz tak, zanim w ogóle zaczniemy robić te zadanka, chciałbym wam pokazać, co ten Hennessey tak właściwie potrafi. Zobaczcie, on wygląda jak Batmobil. On ma osiągi jak Batmobil. To jest po prostu Batmobil. Zobaczcie sami. Wjedźmy sobie na ulicę. Jak chodzi pięknie, co nie? Nie. I uwaga! Startujemy. Pokażę wam za chwilkę prędkość maksymalną tego wozu, ale nie tylko. Hennessey Venom jest piekielnie szybki. Już jadę 429 km na godzinę, a dopiero co wystartowałem. To raz, a dwa, ciężko mi się go prowadzi. Znaczy jest przyczepny i w ogóle, ale jakoś tak słabo driftuje i niektóre zakręty, jak na przykład ten, musimy stracić dużo prędkości, żeby jakoś go przetrwać. Dosłownie przetrwać. Bo o tym, żeby go jakoś, nie wiem, dobrze przejechać, to w ogóle nie ma mowy. Idziemy sobie teraz dosyć wąską drogą, ale za chwilę będę na autostradzie, gdzie zbadamy sobie prędkość maksymalną Hennessey'a. Właściwie byłem już blisko niej. Jak myślicie, ile to może być? Proszę was uprzejmie. Hennessey naprawdę piekielnie przyspiesza. Lepiej niż Bugatti Veyron. Super sport. Jak widzicie, omijanie trafików również nie sprawia tutaj większego problemu, chociaż przy większej prędkości po prostu ciężko określić, w którym kierunku się taki trafik porusza i ciężko go tylko i wyłącznie przez to ominąć, bo jeśli chodzi o prowadzenie, wiecie, takie skręcanie i tak dalej, nie jest źle, tylko jest przyczepność moim zdaniem trochę za duża i ciężko wejść w drift. Ale zobaczmy, tutaj jest miejsce, gdzie osiągniemy na pewno prędkość maksymalną. Jakie piękne widoki, zachodzące słońce za górami, to jest to. No ale teraz dajcie mi się skupić na tym, żeby wycisnąć soki ze wszystkich koni mechanicznych, jakie są pod maską tego Hennessey'a. I uwaga! 449 km na godzinę. Z górki pewnie poleciałby 450, ale 449 to jest i tak bardzo, bardzo dużo. I do ścigania przestępców myślę, że taka prędkość wystarczy. Zobaczcie, nic nie widać przez te słońce, jak ładnie ono zachodzi. Pięknie to wygląda. No ale dobra, mamy kilku przestępców do złapania. Za mną był jeden koleś. Zajmijmy się nim. Poczekamy sobie na niego pięknie. Tu jedziesz, koleś? Co to jest? Enzo! No to gonimy. Uwaga! A co ty takiego powera dostałeś? Chodź, 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 pogadamy. Zatrzymania rajdowców, dwa. Tego muszę zatrzymać, ale mogę go jeszcze uderzyć kilka razy. Oj, chyba się rozbił. Okej, chodź, 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 ucieka ode mnie. Od Hennessey'a nie uciekniesz. To już nie jest. Nie są przelewki, koleś. Wow. Ale się wykraczył. No dobra, jednego mamy załatwionego. Jak widzicie, idzie to dosyć łatwo Hennessey'em, ale zaraz pojedziemy sobie jakiś, proszę was, jakiś pościg, coś takiego. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi, ale myślę, że nie będzie problemu. No dobra, trzeba szukać innego przestępcy. Jest już tutaj.
Veneno, Lamborghini Veneno. Wow. Ale się rozwalił. Wzywamy śmigłowiec. Veneno jest za ogrodzeniem. I co teraz? Dobra, zrespawnował się. Jedziemy dalej za nim. I co teraz? Jeszcze trochę mu tej energii zostało. Chodź. Hennessey bardzo dobrze zawraca na ręce, na ręcznym, wiecie? Dlatego jest dobry do właśnie takich przechwyceń. No i poszedł się walić. Dobra, czyli mamy jedno zadanko zaliczone. Teraz musimy jeszcze jednego przestępcę trafić przy pomocy... no powiedzmy, w moim wypadku jest to pole elektrostatyczne. Naładujmy sobie i uwaga, Ferrari! Zadanie ukończone, trzeba teraz dojechać na bazę. I wziąć sobie nowe zadanko. Tylko najpierw jeszcze tego dokończę. Hejka, do widzenia. No dobra. Czas znaleźć najbliższy posterunek i tam weźmiemy sobie nowy samochód. Nowy samochód, nie samochód, tylko nowe zadanko. Ja to mam talent do tego mylenia się. Nie wiem, może przez to mnie lubicie. A może nie? Cholera, wie. W ogóle ktokolwiek mnie lubi? Nie wiem. Ej, gdzie on mnie prowadzi? To nie tutaj. Tutaj też cię świecą hamulce, jak w Agerze. A już on tego nie pokaże, bo ostygły. Posterunek jest za mną. Właściwie to tutaj gdzieś. A tu się da wjechać, dobra. Wchodzimy do środka. Myk, myk. I co odblokowaliśmy tym razem? Jednostka pościgowa, ale co to za samochód? STR, dobra. No już wiem wszystko. Postępy w karierze. Dawajcie następne zadanko. To będzie chyba z tego samego poziomu, ale wersja tajniak. Vipera. Zobaczcie, jak ten Viper wygląda. Ja go już mam odblokowanego, jedną wersję czy dwie. Viper. On wygląda tak. O, już mi się pojawił. No, mogę go sobie wybrać na chwilkę. O. Może nim pojeżdżę jeszcze i zrobię resztę zadanek, ale to później. Teraz zajmujemy się tylko i wyłącznie Hennesseyem. I tym koksem będziemy jeździć przez cały odcinek, robić zadanka. A teraz chciałbym zrobić jakiś w końcu pościg i pokazać wam prawdziwą moc tego samochodu. Weźmy helikopter, ulepszmy sobie do trzeciego, czwartego nawet poziomu możemy tutaj ulepszyć. Proszę was. I pole elektrostatyczne, niech sobie zostanie, jest dużo zabawy, jak widzicie, z tym. Okej, trzeba poszukać pościgu, którego jeszcze nie wykonywałem. Czy jest w ogóle taki? Większość właśnie pościgów, jakie wykonałem, to je właśnie nagrałem, mogliście je zobaczyć, ale z tego co widzę, to są tutaj same przechwycenia, same jakieś takie pierdółki drobne. No nic, chyba będziemy musieli pojechać, proszę was, pościg, który już po prostu sobie jechałem. No ale nie szkodzi. Taki też możemy sobie wykonać. To co? W górach? Czy tutaj? Tutaj, dawajcie. Okej, noc. Zobaczmy, czy sobie poradzę tutaj w tym Hennesseyem. Myślę, że nie będzie jakichś specjalnych problemów. Od razu wzywajmy helikopter, czy tam śmigłowiec. No i dobra, jedziemy. Jeden po drugim trzeba załatwić. Od razu. Ale się rozwaliłem. Myślałem, że zadriftuję. No właśnie, ciężko w Hennesseyu się driftuje. Tutaj będzie dosyć kręto, ale spoko, damy sobie radę jakoś. Dobra, tamten już jest prawie na dotyk. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wow, najechał ktoś na minę i mnie też trafiło. Wow.
Ja mam cały czas nitro, no cały czas się tym Hennessy'u ładuje. To jest masakra. O rany. Wzywamy jeszcze jeden śmigłowiec. Wow! Ale mnie załatwili, trafika mi dali na ulicę. Ale racja jest. Okej. Tutaj jedziemy. Leć tam helikopter do przodu, nie nade mną, na mnie kolczatek nie spuszczaj. No jest, udało mi się go dotknąć. Dosłownie był na dotyk. Tutaj jest kolczatka jaka szeroka. Już ten helikopter jest ulepszony to. Wow. Tu kolczatki. O kurde, co tu się dzieje? O! Dobra. I wszyscy zatrzymani. O kurczę, ja tu muszę mieć kolczatki. Czyli trzeba będzie sobie wymienić po prostu specjalizację, technologię pościgową na właśnie kolczatki, bo inaczej nie wykonamy zadanka. Odległość skoku 101 metrów. Nie ma problemu. Hennessy bardzo dobrze leci w powietrzu. Nie będzie tutaj problemu, żeby zaliczyć te zadanka. No i myk, jestem na pustyni, w międzyczasie włożyłem sobie kolczatki oraz taran, także całkowicie wymieniłem moje technologie pościgowe, ale właśnie dlatego, żeby wykonać te zadanko, musimy trafić kolczatką tylko raz, nie ma problemu. Przy okazji wykonam sobie ten pościg. O, ciak. Możesz, kurczę, co tu się dzieje? Muszę to Pagani Fujarę odblokować sobie. Ona mnie strasznie intryguje. Jeszcze jej nie posiadam. Kurde, włączył turbo, skubaniec. Wow! Cholera, co się stało? A widzieliście jaka prędkość? Gościu włączył turbo. Ja już grzeję prawie pełną prędkością. Co się dzieje? Masakra. Wow! Za mną są wszyscy, natankujmy się. Wyłączę sobie te światełka. O kurczę, nie mogę wyłączyć, niedobrze. Mnie trochę zaślepiają, ale dobra, damy radę. Ktoś najechał na kolczatki, wspaniale. Trochę mu to energii odebrało. Wow. Cholera. Znowu kolczatkę rozstawimy tutaj. Powiedzmy w tym miejscu. Nie wiem, czy trafiłem, czy nie, ale zobaczcie, jaka ta kolczatka już jest szeroka na tym trzecim poziomie. To nie jest nawet maksymalny poziom, ale właśnie im się zwiększa poziom tej kolczatki, tym ona jest szersza i łatwiej trafić po prostu przeciwników. Dobra, jeden już załatwiony. Teraz tak, teraz ciebie tutaj trzeba załatwić. Ale mnie zepchnął, nic nie mogłem zrobić. A stał już tylko jeden i bardzo dobrze, że jedziemy w tym kierunku, bo jeśli uda mi się go zatrzymać przed skoczniami, to za jednym zamachem zaliczymy także skocznie. Najechał? Chyba nie. Jedź. Dobrze. Tu jest chyba zjazd. Tak, niestety jest zjazd, ale spoko. Zaraz tutaj załatwimy. To jest Ferrari Enzo. Rajdowiec zatrzymany. O kurczę, to nie wszyscy. Jeszcze jest jakiś. Za mną, tu. Rozłożyłem kolczatkę, ale widocznie ją ładnie tutaj koleś ominął. Ale spoko, dogonimy go, zobaczcie. Hennessy i Venom i już prawie 300 km na godzinę z miejsca. Elegancko. I jeszcze tylko jeden taki mocniejszy dotyk. Będzie spoko. Pięknie. No to mamy załatwione. Teraz tylko skok. Kurde, ale jest masakrycznie szybki ten Hennessy jest. Bez kitu.
O cholera jasna. Nie no, ja ten skok zaraz zrobię, to chyba zaliczę zadanie za pierwszym razem, nie ma pata. O, co to było? Zrobiłem grida zajebistego jak w Tony Hawku. Nie ma lepy. Jedziemy tu. Ile muszę 101 metrów skoczyć? Uwaga! Mamy 101, pięknie. No dobra, czas jechać po nowe zadanko. Zrobimy sobie jeszcze jedno i na tym będzie koniec, ale to już następne będzie z wyższego poziomu, dlatego myślę, że będzie bardziej trudno, ale zobaczymy. Tu już mam posterunek. Oho, wchodzimy. I tym razem mamy do wykonania zdobyć 25 tysięcy speed pointsów, złoto w szybkiej reakcji, uderzenie boczne z nitro, ominięcie o włos razy 3. Prosta sprawa, zaczynajmy od szybkiej reakcji. To jest poziom trudny szybkiej reakcji, ale myślę, że sobie poradzimy. NSA jest magiczny po prostu, jeśli chodzi o te przyspieszenie. Ale słońce razi. Okej, i wchodzimy tutaj ładnie w zakręt. Ten hamulec aerodynamiczny jest naprawdę ogromny, jak się wysuwa. Zobaczcie. Okej, tu jest stacja. Podładujmy sobie nitro, chociaż miałem właściwie już pełne po tym drifcie. Wow! Udało się jakoś. To jest właściwie taki jakby kanion, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem. Ale już wiem, gdzie mam pojechać w każdym razie. Na razie idzie mi to całkiem nieźle. Chociaż Hennessey'em właśnie trzeba mocno hamować, bo on tak za bardzo w ten drift nie chce wchodzić. No ale jakoś sobie poradzimy, prawda? O kurczę, ciężko. Bugatti Veyronem to on tutaj leciał normalnie cały czas bokiem. Hennessey'em niestety się tak nie da, ale nadrabia za to na prostych. I co teraz zrobić? Wow, masakra, mało brakowało. Przy takim drifcie ciężko jest wykonać manewr ominięcia jakiejkolwiek przeszkody na drodze. Muszę bardzo dużo hamować, bez kitu. W Veyronie tak nie ma. Tak samo Agera lepiej się spisuje na krętych trasach. No ale taką sobie szybką reakcję wybrałem, ponieważ lubię wyzwania. Co to by było, jakbym sobie wbił po prostu na autostradę Hennessey'em i przejechał taką szybką reakcję bez żadnego stresu. A tak rączki się pocą, jest ekstra. 2 sekundy kar. No cóż, jakoś sobie z tym poradzimy. Tu już jest chyba meta, zgadza się. I tak zdobyłem złoto, wykonałem minięcia o włos razy 3. No cóż, trudno było tego nie wykonać, bo jak widzieliście, było ciasno bardzo. No ale okej. Mam już sporo punktów zdobytych, właściwie 15 tysięcy. Musimy jeszcze tylko wykonać 5 uderzeń bocznych z nitro. Więc wyszukajmy sobie jakiejś konkurencji. Powiedzmy przechwycenie, co wy na to? Czy tu w okolicy jest jakieś fajne przechwycenie do wykonania? Jeszcze nie wiem. Tutaj mamy Hot Pursuit. Kurczę, jest tylko ten pościg. Niedobrze. Już go wykonałem, a chciałbym robić szczególnie te wyzwania, których jeszcze nie robiłem. No ale nie szkodzi, wykonajmy sobie ten pościg. Trudno się mówi. Ok, mamy cel wyznaczony, jedziemy. Ależ pędzi ta bryka, to jest niesamowite bez kitu. Masakra. Co się dzieje?
to już jest w zasadzie tutaj. Zaczynamy od mostu, ale w którą stronę? O, super, w tą stronę, to mi nawet pasuje. Ok, startujemy. No tu już mamy koksów z tego co widzę, ale damy sobie radę. Muszę wykonać 5 uderzeń bocznych z nitro. Utracone połączenie. Wow. Jeszcze raz. Okej. No i od razu zaczęło mi misję. Znaczy tu jest tak, jak zrywa nam połączenie, nawet jak z kimś gramy, to później gra przydziela nam jakby nowego hosta. I właściwie pościg zaczyna się od tego samego momentu, w tym samym miejscu, na jakim się zawiesiła gra, w sensie rozłączyło nas. Także to jest bardzo fajna sprawa. Okej, musimy wykonać uderzenia boczne z nitro. Jedno już mamy zaliczone. Idziemy prosto, tak? Okej, już normalnie bronią się tu ludzie. Kurczę, aventadory cholerne. Okej, tu jest ciężko, wiem o tym, ale muszę uważać, żeby się nie rozbić. Okej. O kurczę, nie mam mapki. Fajnie. Jeszcze 2 uderzenia i będzie okej. Jedno uderzenie jeszcze. Wow, co się tu dzieje? Stawię im kolczatki, żeby się tam rozweselili trochę chłopaki. Kurde, ale mnie tylają ostro, ja już mam krytyczne uszkodzenia. No to tu już jest naprawdę trudno, oj tak. O! Muszę zahaczyć jakąś stację koniecznie, czy coś. Dobra, mamy zaliczone zadanie. Ja im zostawiam kolczatki. Tylko technologie pościgowe używam, bo widzę, że jest ciężko. Dobra, skręcamy w prawo. Dalej będzie stacja, ale do niej jeszcze daleko, także może być ciężko. Nie żartuję. O, tu też nie mamy mapki, wspaniale. Co się dzieje, do cholery. Ja jadę do przodu. Mogę tu kolczatkę zostawić, wspaniałe miejsce. Wszyscy muszą przez nie przejechać. Każdy by się natknął na moją kolczatkę. Dobra, ale i tak kogoś tam zatrzymałem, bo ktoś trafił w kolczatkę. Ekstra. No to teraz jadę do warsztatu się naprawić. I potem ruszę z powrotem na tych moich rajdowców. Ktoś tam mnie jeszcze goni. Dogania w sensie. Ale spoko, zaraz zawrócimy i mam nadzieję wszystkich załatwię. O, tu jest dopiero stacja. Dobra. Zadanie ukończone. No to teraz chodźmy robić sobie następną rzecz, czyli po prostu zatrzymajmy wszystkich gnojków. Najechał? Najechał, pięknie. Nie, on nie, ale ktoś wcześniej musiał najechać, cholera. Jest! No i pościg ukończony. Pięknie, bardzo szybko i sprawnie mi to poszło. Znaczy sprawnie, może nie bardzo, bo trochę się, prawie się rozwaliłem i trochę nie dawałem rady. Pokonałem chyba kogoś rekord nawet w skakaniu. Nie wiem, czy nawet nie swój. I tutaj sobie zjedziemy. I w zasadzie będę już... Hej, gdzie ja wyjechałem? W zasadzie będę już powoli kończył. I teraz tak, następne odcinki z Rivalsa będę nagrywał ze strony rajdowców i tam wam pokażę najszybsze, najlepsze bryki, jakie tylko rajdowiec ma do dyspozycji. I później może, jak jeszcze będziecie mieli ochotę, powrócimy sobie do zadań dla policjanta, jeśli skończę kampanię rajdowca. Mam nadzieję, że tam też... Znaczy, kampania rajdowca jest tyle ciekawa, że po prostu wyścigi, w ogóle jeżdżenie po mapie jest strasznie ekscytujące, bo w każdej chwili zaczyna nas po prostu gonić policja. Ale jednocześnie jak ktoś nas goni, możemy sobie zacząć wyścigi z innym. Także ta kampania rajdowca jest troszeczkę inna niż policjanta, ale równie ciekawa.
Poza tym tam możemy sobie tuningować wozy, stosować nowe malowania i tak dalej. Także ja wam to wszystko pokażę w następnych odcinkach, jak będziemy sobie przechodzić właśnie kampanię rajdowca. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie. Żegna się z wami Hennessey Venom. Hej, hej. To jest miły chłopak, także pożegnał się z wami. I no cóż, dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Hej!